Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu motoradca, Dzisiaj temat krótki, ale w moim przekonaniu niezwykle istotny, ponieważ dotyczy naszego zdrowia czy też życia w połączeniu z motoryzacją. Więcej chcę powiedzieć na temat korytarza życia czy korytarza ratunkowego, bo można to nazywać dwutorowo. W Polsce mamy coraz więcej autostrad, no nie da się tego nie zauważyć, no ale też co za tym idzie coraz więcej wypadków. A jeżeli już jakiś wypadek czy kolizja na autostradzie się zdarzą, eee, no... Korek murowany, stres, emocje, nerwy. Niektórzy są niezwykle ciekawscy. Jedna auto wychyla się, drugie w drugą stronę. Trzecie wjeżdża na pas awaryjny, bo myśli, że szybciej pojedzie. Czwarte stoi na dwóch pasach, bo nie chce nikogo przepuścić. A piąte mówi, dobra, to ja sobie zawrócę, jeżeli tutaj został kawałek fragmentu drogi. No dobra, ok. Trochę w tym wszystkim ironizuję, ale temat jest jakby nie patrzeć poważny. W Polsce nie jest to unormowane prawnie, ale w Niemczech, Austrii. Czechach czy chociażby Szwajcarii można dostać mandat i to niezwykle wysoki. Eee, na czym to polega? Na czym polega ten korytarz życia? No, na tym, żeby udostępnić miejsce na autostradzie, jeżeli już się robi jakikolwiek zator służbom. Czy to karetce, czy straży pożarnej, czy policji, no jak Straż Miejska chce jechać, to też niech przejedzie. Ale przede wszystkim chodzi tutaj o ratowanie życia. I my w Polsce powoli uczymy się stosować tego korytarza, ale u nas często wygląda to w ten sposób, że mimo wszystko, że próbujemy zjeżdżać na boki, to niektórzy gdzieś tam mimo wszystko to wykorzystują. Jak to się powinno zastosować? Jeżeli mamy drogę autostradową dwujezdniową... Auta jadące lewym pasem zjeżdżają maksymalnie do lewej strony, auta jadące prawym pasem wjeżdżają na pas awaryjny. Niektórzy się pytają, dlaczego wtedy służby nie mogą właśnie jechać tym oto pasem awaryjnym? Po co robić taką roszadę na drodze? A no, właśnie po to, że często na pasie awaryjnym stoi faktycznie jakieś zepsute auto, no i wtedy może być dość duży problem, żeby służby się przedostały. W przypadku dróg o więcej niż dwóch pasach, no w Polsce nam to do końca nie grozi, no ale niektóre wybrane drogi takie są. Wtedy lewa strona zjeżdża maksymalnie do lewej strony, a dwa prawe pasy zjeżdżają także skrajnie, właśnie po to, żeby te służby mogły przejechać. Pamiętajcie o tym. To nic nas nie kosztuje, a faktycznie te sekundy, które są potrzebne do ratowania życia, między tymi zjazdami, gdy te służby medyczne muszą podjechać, naprawdę są niezwykle istotne, bo czasem my się możemy też w takiej sytuacji znaleźć. To tyle. Dzisiaj chciałem Wam właśnie ten temat pokrótce omówić. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!